Ale wszystkim z tej strony Pio i dzisiaj chciałem z wami pogadać na dość poważny temat. Chciałbym wam przedstawić dwie osoby. Pierwszą z nich jest Dr. Gears, w zasadzie to autor, który stoi za postacią doktora Gearsa, Daniel D., który w tym roku, na samym początku stycznia, dowiedział się, że zachorował na raka. Jest to na szczęście na tyle odpowiednie stadium, że można pozbyć się go w miarę nieinwazyjnie, bo rak zaatakował jedną z jego nerek. I tak jak mówiłem, można przeprowadzić w miarę nieinwazyjną operację, ale sytuacja jest o tyle zła, że odbija się to bardziej na jego rodzinie niż na nim. Gears ma czwórkę dzieci, z czego dwójka ma autyzm, a jego żona jest aktualnie jedyną osobą, która zarabia na chleb w tej rodzinie. I przez tą sytuację musiała opuścić już parę dni w pracy, a to biorąc pod uwagę to, że jednak tych pieniędzy u nich trochę brakuje, sprawia, że sytuacja jest naprawdę kiepska. I mimo, że tak jak sam pisze na stronie GoFundMe, brzydzi się jakby wykorzystywaniem swojej bezsilności do tego, żeby zbierać wsparcie od innych, to jednak to wsparcie jest dla niego i dla jego rodziny konieczne. I myślę, że my jako społeczność SCP jesteśmy mu to jak najbardziej winni. Dr. Gears jest człowiekiem, który jest tak naprawdę fundamentem fundacji SCP. Bez niego, i to jest naprawdę odważne stwierdzenie, ale według mnie, bez niego nie byłoby fundacji SCP w dzisiejszym stanie. Bez takich ludzi jak on, nie bylibyśmy tak daleko. Nie mielibyśmy teraz konkursu na SCP-5000, nie mielibyśmy tylu wspaniałych opowiadań, mnie by tutaj nie było. Gdyby nie Dr. Gears, który jest autorem SCP-106, SCP-682, SCP-914, oczywiście samej postaci doktora Gearsa, tak odcisnąć się w historii internetu, to jest wyczyn, którym chwalić się mogą nieliczni. I Gears należy do tych nielicznych, którzy byli od samego początku. Od 2008 roku, całe 12 lat na tej stronie. Administrator SCP to jest człowiek, któremu zawdzięczamy to wszystko. Nie umieszczając oczywiście roli innych, ale skipy Gearsa, takie jak 882 albo 217, są podstawą do stworzenia na przykład całego kanonu Kościoła Zepsutego Boga i Sarkistów. To jest wyczyn, to jest zdolność pisania. I myślę, że naprawdę nie ma się czego wstydzić. Sięgnięcie po pomoc do społeczności SCP, której jest częścią, jest jak najbardziej dobrym pomysłem i myślę, że możemy mu pomóc jak najbardziej. Dlatego w opisie zostawiam wam link do strony GoFundMe, na której jest już zebrane 6000 dolarów z 10000, wczoraj było 5000. Tak więc to idzie w zawrotnym tempie. Natomiast mamy też drugą osobę. Tak jak Gears jest głową rodziny i jest wychwalany w wszelkich kręgach, jeżeli chodzi o fundację SCP i ma naprawdę duże wsparcie, tak są osoby, które tego wsparcia nie mają aż tak. I mimo, że sytuacja obu nie jest najlepsza, to myślę, że warto by, żebym przedstawił wam jeszcze drugą osobę, którą jest Jamar. O Jamarze dowiedziałem się od mojego przyjaciela Kinro, który właśnie jest przyjaciółmi z Jamarem. Jamar, tak samo jak Gears, jest artystą, ale nie pisze, tylko rysuje i robi muzykę. To, co zobaczyłem i to, co usłyszałem, od razu wciągnęło mnie w to, co robi. Gość ma naprawdę talent i trudno to opisać. Widać, że ma pasję i widać, że robi to dobrze. Problem w tym, że aktualnie to jest jedyna forma jego utrzymania, jego i całej jego rodziny. Jamar jest z Filipin i niestety aktualnie nie ma innej możliwości na zarobek niż poprzez rysunki. Tak więc pomijając rentę matki, to jest jedyna rzecz, z której się utrzymuje on i cała jego rodzina. I aktualnie jest coraz gorzej i sytuacja naprawdę się sypie, a Jamar, żeby nie utracić klientów, jednak chce utrzymać jakieś w miarę niskie stawki w porównaniu do osób z jego talentem, którzy robią to za niebotyczne sumy. To jest naprawdę duże oddanie do pasji i do tego, co robi. Dlatego Kinro zdecydował, że zrobi dla niego zbiórkę. Z jego researchu wynika, że około 8000 pesos filipińskich to jakieś 600 zł, czyli średnia cena opłacenia czynszu za miesiąc u niego. 600 zł zostało osiągnięte, ale to nadal jest mała suma w porównaniu do tego, co moglibyśmy osiągnąć. I wiem, że to jest dużo prosić o pomoc dla dwóch nieznajomych osób. I o ile Gearsa możecie kojarzyć i możecie szanować, to Jay również jest bardzo utalentowaną osobą, która powinna zyskać trochę więcej światła i która zasługuje na równie dużo wsparcia. Naprawdę nie mam w ogóle żadnego sposobu, żeby powiedzieć wam: zróbcie to, nie musicie tego robić. Nie mam żadnego sposobu, żeby was przekupić, że nie mogę rzucić w was cukierkami ani niczym. Ale mogę powiedzieć tak: ja się dołożę się właśnie w tym momencie, właśnie teraz to robię.
ponieważ uważam, że gość robi naprawdę cudowne rzeczy i naprawdę zasługuje na więcej uwagi. Jeśli chcecie, możecie kupić u niego jakieś prace na zamówienie, jakieś komisjony. To też na pewno pomoże. Możecie udostępnić ten film. Udostępnijcie ten film komu możecie. Nie mam żadnego sposobu na to, żeby was przekupić, ale zróbmy tak. Udostępnijcie ten film gdzie możecie. Weźcie ten film, wklejcie go wszędzie, rodzina, znajomi, może na jakimś serwerze Discord, na którym ludzie stwierdzą, że okej, dobra, pomożemy. I wyślą to jeszcze dalej, może w waszej szkole są ludzie, którzy naprawdę by chcieli pomóc i naprawdę są zaangażowani w tego typu rzeczy. Może w waszej pracy. To są naprawdę sprawy, na które warto zwrócić uwagę. I zróbmy tak, skoro 600 zł to jest powiedzmy miesiąc, to jeżeli uda nam się ogarnąć przynajmniej 3000 zł dla Jaya, 3600, czyli pół roku czynszu opłacone, to już w ogóle byłby cud. To zabieram się od razu za serię, o którą wszyscy prosili, czyli serię o tych doktorach fundacji, o doktorze Girsie, wspomnianym dzisiaj, o Klefie, o tym wszystko, rzucam wszystko i po prostu to robię. Bo to jest jedyne, co mogę dla was zrobić, po prostu więcej filmów. Co, ja się dopłacam, wy się dopłacacie, wszyscy się dopłacają, udostępnijcie to komu możecie, pomóżmy, po prostu pomóżmy. Naprawdę jestem kiepski w mówieniu rzeczy tak od serca, bez żadnego scenariusza, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi i że jakkolwiek was odrobinę przekonałem chociaż. Obie zbiórki są w opisie. Tak więc ja przy sobie za dużo nie mam, ale tyle ile mogę, to dorzucam. Naprawdę dziękuję Kinro za to, że powiadomiłeś mnie o tym, o całej sprawie. I mam nadzieję, że choć trochę zainteresował was los legendy SCP i artysty, który naprawdę zasługuje na dużo więcej niż tylko machnięcie ręką na jego pracę. Dorzućcie się, jeżeli nie możecie, udostępnijcie to gdzie możecie. I cytując SCP-001 Broken God, który jest wzorowany na tworach doktora Girsa: "Apart we are broken, but united we are God." Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia kiedyś.